A w pierwszej godzinie zagłębimy się w fantastyczną muzykę, której twórcami są panowie z zespołu Rebelianci. Już mogę ich spokojnie zapowiedzieć. Szczerze Państwu powiem, że udało mi się znaleźć kilka utworów w bazie, ale okazuje się, że przywieźli ze sobą swoją najnowszą, nowiuteńką, jeszcze cieplutką płytę i na ten temat właśnie będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o planach. Mam gości u siebie jak zwykle w pierwszej godzinie. Dzisiaj spotkał mnie naprawdę zaszczyt, bo miałem okazję niektórych z tych ludzi, którzy tutaj są ze mną, obserwować dużo wcześniej. W zasadzie to chyba nawet wychowywaliśmy się na jakichś tam osiedlach niedaleko siebie, no, ale przedstawmy gości. To podjęliśmy taką decyzję, że ja będę mówił ksywkę, a osoba, która jest przypisana do tej ksywki, czyli do tego czegoś, będzie się przedstawiała. Ze mną jest dzisiaj Chudy. Jarek Hermanowicz, dzień dobry wszystkim. Goryś. Dariusz Gorczyński, dziękuję. Boczek. Bogusław Hojnowski, witam wszystkich. Pauza. Grzegorz Łoziak, witam wszystkich. I Mały. Michał Borowiec, witam serdecznie. Nie ma z nami Bogdana Bobesza-Mroza. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie. No cóż, tu będę Państwu dużo opowiadał. Ze mną są ci, którzy stoją po dobrej stronie mocy, rebelianci po prostu. Witamy serdecznie. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie do Radia Opole. No to zaczynamy. No zaczynamy, szanowni państwo, w bardzo nietypowy sposób, dlatego że po Austrii, po Kanadzie przyszedł czas na Polskę. Tak, panowie z Krapkowic, bo przy Domu Kultury w Krapkowicach często i gęsto się pojawiają. Panowie z Krapkowic są grani w rozgłośniach w tych dwóch państwach, co najmniej, które wymieniłem, czyli Austria, Kanada, z tą nową płytą, a tak naprawdę w Polsce opolski Tygiel, Radio Opole, DAB i internet zaszczycone zostało premierą płyty. Jak płyta się nazywa, Mały? Płyta pod tytułem Niezłomni. I to śmiało, nie żałujcie sobie, to premiera polska. Tak, i to wielki zaszczyt, że w Radiu Opole, bo na naszej kochanej Opolszczyźnie, skąd jesteśmy, tak, czyli Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle. W Kędzierzynie generalnie mieszkamy, natomiast Krapkowice są naszą siedzibą jako zespołu. Będziemy do tego jeszcze wracać. Poprosiłem, żebyście wytypowali utwory z płyty. Na płycie utworów jest ile, Michałku? Na płycie jest 14 utworów. 13... Zagramy 18 dzisiaj. Zagramy 18 oczywiście. Wszystko zmieścimy w jednej godzinie. Będziemy remiksować. Oczywiście taki nieskromny żart. Słuchajcie, to kto chce zapowiedzieć jako pierwszy w Polsce oficjalnie utwór z takiej fantastycznej płyty, której będziemy mogli posłuchać? Wskazują tutaj koledzy na mnie, więc szanowni tak, państwo, śmiało, mogą być piosenka z płyty Niezłomni, naszego współautorstwa do tekstu Tomka Jarmukiewicza, muzyki i również Tomka i zespołu Rebelianci, naszej aranżacji, pod tytułem Płonie Świat. Płonie Świat i polska premiera płyty zespołu Rebelianci. Thank you.
jeden wspólny grób. Ktoś pomyślał, że dla Boga warto ciało rwać na pół. Zmów modlitwę bardzo cicho, jeśli jeszcze wierzyć chcesz. Od stuleci w imię Boga trwa nienasycona rzeź. Pod płaszczykiem dobrych zmian, pod bliznami starych ran, gotowości ciągły stan nadal trwa. Dzieju wymyślanych praw, majestacie długich szat, w korowodzie ważnych dat, płynie świat. Rebelianci, przed nami premierowo. O tak, działo się. Tutaj podobało się? Musiało się. Słyszą państwo te takie równe uderzenia? To pauza, tak. Dzień dobry. Po raz kolejny. Słuchajcie, mam waszą płytę w rękach. Bardzo się cieszę, że dostałem. Mam też jeszcze dwa egzemplarze dla słuchaczy, ale o tym porozmawiamy później. Szanowni państwo, zwracam się tutaj do moich gości. Jennifer Butter. Druga strona, wystarczy otworzyć książeczkę, która jest w płycie, i pojawia się tutaj gitarzystka Jennifer Butter. Koleżanka. No tak, no już nasza przyjaciółka Jennifer Batten, znajoma przyjęła nasze zaproszenie, ale może tak, no kto to jest Jennifer Batten? Jennifer Batten to gitarzystka, która... Zostańmy na tym. Tak. Kto to jest Jennifer Butter? Ja mam odpalonego Facebooka. Kto wie, proszę pisać. Pierwsza płyta za chwilę zniknie. O, i pięknie. I mamy z głowy sprawę. Już zadałeś pytanie konkursowe. Okay. I bardzo, bardzo pierwsza klasa. Jennifer Butter mamy z głowy. Kto jeszcze? Robert Chojnacki, proszę. Janusz Bożucki. Kogoż tu nie ma? Sebastian Riedel.
Tak. A wiesz, że w tym momencie to tak, pierwszy rzut oka to tak troszeczkę, no jednak podobny do Góry się, tak. Pierwszy rzut oka z daleka. Tylko, że on w bandance, a Darek tutaj, wiesz, w czapce białej takiej, może to mnie zmyliło, że tak lekko mnie... Słuchajcie, fantastyczne nazwiska, które przewijają się muzycznie na tej płycie. Zespół tak naprawdę tutaj na Opolszczyźnie, nie powinienem używać tego słowa, ale umówmy się może w ten sposób. Nie tyle nieznany, co niepromowany przez nasze województwo, przez Opolszczyznę. Graliście trasy koncertowe za granicami naszego kraju. Reprezentujecie to województwo od stóp do głów. I wróćmy do muzyki. No tak. Prawda jest taka, że rzeczywiście... Promocje dla województwa robimy, wydaje mi się, może to zabrzmi trochę nieskromnie, ale robimy olbrzymią, bo pomijając to, że gramy na zachodzie, bo graliśmy i w Niemczech, i na festiwalu Southern Rockowym w Czechach, i graliśmy w Austrii już dwukrotnie albo trzykrotnie. Także oprócz tego w różnych programach telewizyjnych, tak, na przykład w TVP... No Teleekspres chociażby, miałem przyjemność was widzieć. Ale po raz drugi byliśmy niedawno w Halo Polonia, programie, który jest emitowany na cały świat i przede wszystkim jest skierowany do Polonii w Stanach Zjednoczonych. Dwukrotnie w tym programie wystąpiliśmy, były i rozmowy. Także promujemy. Powiem tak, dlaczego nie jesteśmy grani? No bo muzyka jest dość niszowa, może nie tyle niszowa, zapomniana. My staramy się niezłomni być, ale w rock'n'rollu właśnie o to chodzi, że cały czas trzymamy się jednego gatunku, no i nie damy się niestety zwieść z tej drogi takiej muzycznej. Nie mamy zamiaru grać utworów innego gatunku. A jeszcze tak? Wrócę wcześniej do tego, mówiłeś, że grały tam takie sławy. To nie wszyscy. To nie wszyscy, którzy pchało się więcej takich sław, ale robiliśmy selekcję i wybraliśmy tych najlepszych. Nie? Ale jakbyś zobaczył listę, która się do nas zgłosiła i po prostu chcieli zagrać na tej płycie, była imponująca. Ja. Chciałem jeszcze wymienić miejsca i kraje świata, w których nie graliśmy. Otóż... No to już muszę ci powiedzieć, że zmartwię cię intensywnie, bardzo strasznie, ponieważ audycja jest nadawana w internecie i w DAB+. Więc zagraliście dla całego świata. Teraz tylko się dowiemy, gdzie najdalej was słuchali w dniu dzisiejszym. A mam nadzieję, że niektórzy słuchają bardzo, bardzo daleko, bo wiem, że niektórzy nawet w Dubaju. W Kijowie będą nas słuchać. W Dubaju też. Wszyscy turyści chodzą, telefony w kieszeniach, internet odpalony i cały czas no polski tygiel. Nie, więc... no to rewelacja. No to takiej promocji to nie mieliśmy jeszcze. No. Ja tylko wrócę do tego pytania prawie konkursowego, jeżeli chodzi o Jennifer Butter. Zdrać, z kim takim dużym, tak to nazwijmy, a w zasadzie nawet mega dużym muzykiem światowym występowała ta artystka? No tak, to była artystka czołowa i główna przez 10 lat króla popu, tak? Czyli świętej pamięci Michaela Jacksona, chociaż niektórzy mówią, że jednak żyje. Podobnie jak Elvis. Także grała z nim ponad 10 lat na trasach koncertowych olbrzymich, takich jak Beth czy Tiller. Ale przecież również z takimi słowami jak Jeff Beck na przykład, tak, znakomity gitarzysta, więc to nie jest ze Slashem w różnych kompilacjach muzycznych, także to jest z Gorysiem. No i co z Gorysiem grała, no. Co najważniejsze, gitarzystka uznana przez wydawnictwo amerykańskie i światowych gitarzystów za najlepszą gitarzystkę kobietę na świecie, więc tu nie mówimy o jakimś artyście takim, powiedzmy, gdzieś tam ze średniej półki, tylko z tej najwyższej półki. No i co najważniejsze, no przyjęła to zaproszenie i naprawdę zrobiła to z wielkim entuzjazmem. Ku wielkiemu zaskoczeniu, myśmy byli naprawdę zaskoczeni tym, że ona będzie chciała zagrać z nami na płycie te swoje partie solowe.
a dostała materiał tak naprawdę nagrany na telefon komórkowy z jednego z koncertów w Megaklubie w Katowicach. Taki, no powiedzmy... Michał, ja podejrzewam, że to średnio, było... Średniej jakości, ale czysty żywiec, tak? Wiesz, ja podejrzewam, że to było w ten sposób, że zadzwonił po prostu Goryś do niej i mówi, słuchaj, zagrasz, ona do niego, jak chudy gra, to ja wchodzę. I, no, wiesz, tak sprawa była jasna. No, zdecydowanie... Nie będziemy powiem tak, zdradzać. Tak, ale mniej więcej ale tak napisała, tak? No, napisała, że piękny, crunchowy gitary... Coś wspominała o sekcji. Tak, mówiła, że zakochała się w basiście. Czekaj, bo mamy tak ładnie rozstawione, że mamy tutaj perkusistę i zaraz obok po jego lewiźnie, lewej ręce, zawsze siedzi basista. Oni nawet śpią po lewiźnie. Ja ostatnio widziałem wasze trudne zdjęcia z ostatniej sesji nagraniowej, z ubiegłego tygodnia. Te trudne... Widziałeś tylko zdjęcia. Ale muszę wam powiedzieć, że mamy podobne upodobania, także... Tutaj się z wami zgadzam, szczególnie to, co stało przed wami, bo to tak normalnie się jakoś dzieje. To ciężka dzieje. Praca. Słuchajcie, żeby na chwilę uciec i odbiec od tego, bo ja bym chciał was wypytać po kolei o jakieś tam sytuacje wasze życiowe. Przejdę tu na chwilę do pauzy. Już można, znaczy wcale to nie będzie pauza, bo będę mówił. Ale ty mi powiedz, jak twoja historia hokejowa się toczy, bo... Pewnie chcieliby ludzie wiedzieć, że nie tylko za perkusją z pałkami można cię zobaczyć. Inaczej, zawsze z tyłu. No ja wiem, że jesteś na bramce, ale myślałem, że wyciągnę to z ciebie w ten sposób, że... Wreszcie mogę powiedzieć, że zawsze z tyłu. W hokeju z tyłu, w kapeli z tyłu. Czyli generalnie... No, czyli nie prowadzisz. Na stołówce też jesteś. Chronię tył. Nie dosyć, że macie niezłego pałkarza, jak to niektórzy mówią. Chronię tyły. Tak? To jeszcze jest bramkarzem hokejowym. Znaczy nie, no to się skończyło jakieś 5-6 lat temu, także... Jak skasowali lodowisko w pewnym mieście. Letko zdrowotnie nie udało się, natomiast z braku czasu, no po prostu. No tak, no teraz sporo gracie i sporo koncertujecie. Inną stronę muzyczną i z czegoś trzeba było zrezygnować, a że to była sprawa amatorska, no to a rozumiem, można było spokojnie z tego zrezygnować. A przeszedłeś teraz poszedłeś na zawodowstwo i po tak, prostu grasz z rebeliantami i z takimi nazwiskami jak tu. To był błąd, że zaprosiłem prawie wszystkich. Dobra. No i po audycji. Jarek, co tam u ciebie z tych takich twoich pasji życiowych, poza tym, że mieszkasz w Kędzierzynie? No, mieszkanie w Kędzierzynie jest też pasją. To można no, trzeba mieć talent. Wyzwaniem. Nie jest tak źle. Dziękuję, że pytasz. Wiesz co, no generalnie żyję graniem. To jest chyba najważniejsza rzecz, która mnie i najwspanialsza, która mnie spotyka, jak już tak mogę poważnie powiedzieć. Szczególnie tutaj z chłopakami w tym zespole. Co chyba słychać, bo wydaje mi się, że robimy to z jakimś tam czujem i zaangażowaniem takim mocnym, emocjonalnym. To chyba najbardziej mnie cieszy i najlepsze, co w tej chwili mnie w życiu spotyka, to właśnie te rzeczy, które się dzieją obecnie w zespole. Pójdźmy teraz po czterech strunach, przerzućmy się na drugą stronę stołu i zapytajmy... Pojedziemy po basistach, po tych, którzy próbują dogonić perkusista. I tak zawsze, jak tu rozmawiam z teamem, który jest tą sekcją podstawową, tym sercem, bo nie ukrywajmy, to jest serce zespołu, zawsze się zastanawiam, jak wy to robicie, że się tak dogadujecie? Macie podobne zainteresowania, też bramkarz, czy... Ale my się nie dogadujemy. Rozmawiają. My się nie dogadujemy. My generalnie ze sobą spędzamy dużo czasu, ale my się nie dogadujemy, nie? Kłótnie, bójki, wyrywanie włosów. Dantejskie sceny. No, widać, Dantejskie sceny, także my się nie dogadujemy. A nie, na poważnie, no wiesz, no dużo mówić, nie? Dużo mówić. Mamy czas. No dobra, dziękuję. Znalazło się... faceci, to jest tak jak z Beatlesami, nie? Też z jednego miasta... Wszyscy pochodzili z jednego miasta i jak w jednej takiej społeczności znalazło się kilku takich geniuszy, tak jak jest u nas. Kędzierzyn, Koźle i Rebelianci. No i bardzo dobrze. Jakoś żeśmy się w tym kortumaku poza tym potrzebujesz. Tylko, że znamy się od lat, nie? Szczególnie potrzebuje pauzy, jak rozpoczynamy numer i on pyta, jaki gramy. Aha! No i no tak. Albo pierwsze pytanie jest zawsze, kto zaczyna? Chudy, a dobra. Czyli od G zaczyna się. Większość utworów od G, gitara pierwsza. Od Z? No jest taki dźwięk Z. Z czego? No było kiedyś napisane do remizy. Do remizy. Słuchajcie, zagrajmy coś. Chwalcie się tą swoją płytą. Pauza, zapowiadaj.
I tak nie wiesz, który numer poleci, więc... A który to ma być? Jak właśnie, który to ma być teraz? Co ty tam wymyśliłeś? A, chyba co ty masz do mnie. Co ty masz do mnie z gościnnym udziałem Jennifer Batten. Brawo! I Jasia Bożuckiego. Jasia Bożuckiego, pozdrawiamy. Jedziemy. Miało być tak.
trzy gitary. Trzy gitary w tym utworze było słychać, panowie. W tym jedna, tą damską to było wyraźnie słychać. Właśnie rozmawialiśmy poza anteną. No, poszła. Dowiaduję się takich rzeczy od chłopaków, że gwarantuję państwu, że nim skończy się marzec, będziemy rozmawiali jeszcze raz w audycji, bo ja nie zdążę dzisiaj z nich wszystkiego wycisnąć. Nie chcę ich zostawić jak cytryny gdzieś tutaj na korytarzu, bo to by było troszeczkę cios poniżej pasa, żeby wszystko w jednej audycji opowiedzieć o zespole, który tak naprawdę muzycznie niedługo będzie obchodził 125 lat pracy artystycznej. Jak mamy dzieci w domu starców. No cóż więcej mogę dodać. No, państwo sami usłyszeliście. Bardzo, bardzo ciekawa historia się tutaj toczy poza anteną. Możemy sobie porozmawiać na różne tematy, o niektórych których tylko poza anteną niestety, o jakichś tam żaglach, że już nie płyną statki i takie tam inne cuda. No, wtajemniczeni już wiedzą, a ci, co nie wiedzą, niech odszukają wywiad, w którym i tak to nie poszło. Goryś, ja cię bardzo przepraszam, ale duży monitor mi ciebie zasłania. Państwo tego nie widzą. A ja mam do ciebie parę pytań, bo my się znamy tak naprawdę od moich pierwszych dźwięków gdzieś tam gitarowych. Powiedz mi, jak długo już na tej scenie się pojawiasz ze swoją gitarą od czasu do czasu inną? Na 125 lat. Ja tego nie liczę, ale myślę, że z 25 lat już chyba będzie. Więcej. Albo i więcej. Pauza wie lepiej. Bo my z Pauzą jedziemy na jednym wózku. Ale to prawda, że to bardzo często. Doryś, razem zaczynaliśmy. Masz w tej chwili... Ile? Ponad 30 lat. Tak? Na bank. Bracie, ponad 30 lat. Ja nigdy tego nie liczyłem, wiesz? A jakbyś policzył, ile wydałeś na struny, stary, jaka fura by była? To naprawdę jakieś autko można by było kupić za to. No wy zawsze pojawialiście się gdzieś w takim właśnie zestawie, że tam pauza z tyłu. My jesteśmy przypisani chyba do siebie, ale dożywotnio. No teraz tak, dzieci już duże, niektóre już jak to... W domu starczy. Tak, jak to kolega stwierdził, że no to chudy wymyślił, nie? Że chudy ma tyle dzieci, że już niektóre są w domach starców. Proszę pana, pan tak daleko z tymi dziećmi może... Słuchajcie, wracajmy do muzyki, bo poszliśmy w prywatę i wyszło na to, że jesteśmy małolaty, bo Jarek pierwszy zaczął, więc... No, w sumie chyba tak. Niezłomni. Niezłomni w tym, co robicie od kilku lat. Nowe plany. Wróćmy do pierwszego utworu, który dzisiaj został zaprezentowany oficjalnie w rozgłośni polskiej. I opowiedzmy o utworze, który został nagrany w języku angielskim. Tak, piosenka pod tytułem Płonie świat naszego przyjaciela Tomka Jarmukiewicza. On napisał do niej tekst, nagrał też taki szablon, taką tą przysłowiową muzyczną rybę. Rybę, mówmy tak, jak to się tam dzieje. I Tomek jest generalnie jest nauczycielem języka angielskiego, więc tak naprawdę przed polskim tekstem powstał tekst angielski. W związku z tym, że mieliśmy w planach i ten plan zrealizowaliśmy dokładnie tydzień temu, bo tydzień temu w sobotę w studiu Maku Records w Katowicach nagrywaliśmy taki, myślę, że no, będzie złożony z tego extended play, czyli epka sześcioutworowa. Nagrywaliśmy anglojęzyczną wersję naszego albumu, tego Niezłomi. No i między innymi piosenkę Płonie świat w angielskiej wersji, czyli Burning Down. Dostosowaliśmy ją również do wymogów pewnego konkursu. No i dlaczego nie? Dlaczego się ograniczać? No to od razu, skoro premiera płyty, skoro premiera utworów, to pójdźmy szeroko, tak jak to robicie jak zwykle, i zdradź tajemnicę, Michał, gdzie tak, umieściłeś ten utwór? Raz, dwa, szybko poskładano. Światło, proszę, na oczy. Światło i będą prosił mocniej. Wysłaliśmy do preselekcji, do Eurowizji. Myślę, że tak patrząc na to całkowicie obiektywnie, mamy marne szanse. ze względu na to, że no, ten niestety gatunek muzyczny raczej się nie będzie chciał przyjąć akurat w tym konkursie. Natomiast sama piosenka jest dość istotna na całej płycie, choćby ze względu na to, że też w polskiej wersji językowej jest nagrany do niej klip, który zapraszam serdecznie do oglądania na naszym kanale serwisu YouTube. Jest
on dość wymowny, i tak jak i tekst, i pokazuje, że nie jest nam obojętne również to, co się dzieje na świecie, wokół nas, w Europie. Myślę, że warto posłuchać tego utworu. Będzie wkrótce również klip do anglojęzycznej wersji zrobiony. No i no, nie, jesteśmy niezłomni, tak? Tak jak powiedziałeś, w tym gatunku. Oboczek podnosi rękę. Ja bym się nie zgodził z tą oceną, że jesteśmy bez szans. Uważam, że mamy bardzo duże szanse, bo mamy jeszcze asa w rękawie, tak zwany handicap. Pauza zmienia płeć. I tym razem będzie facetem. Pauza zmienia płeć. Mówię to oficjalnie. Ja to ustaliłem z nim. Przemyśleli sprawę, mamy już chirurga. Wszystko będziemy robić w tym kierunku, żeby tą Eurowizję wygrać. Nie, no w końcu będziecie mieli 100% faceta w zespole. Nie, w końcu będzie para. Normalne małżeństwo. No ja Pauza, myślę... ty weź mu nabij jakiś rytm taki, wiesz, spokojnie. Czekaj, myślę. Pauza, powiedz mu o Pekinczyku. Ja myślę, że... Będzie jadł kotlety nosem, ja wiesz? Ja myślę, że reakcję kolegi wywołał kontekst słowa rebelianci, Eurowizja. On po prostu w tej chwili coś tam... Coś się stało. Ja Państwu bardzo serdecznie tak przepraszam, panowie, że wam przeszkadzam, sorry. Tak na chwilę tylko się wtrącę. Tutaj po tych zdjęciach, które są w książce, która jest umieszczona w płycie Niezłomni. Jeżeli Państwo będziecie mieli okazję, to kupujcie to, bo tutaj widać całą prawdę o zespole, szczególnie na ostatniej kartce. Oni nie ukrywają tego, że nie stać ich na hotel, że śpią w szóstkę na jednym łóżku. Jest takie bardzo sympatyczne zdjęcie. Poza tym ciężko ich razem znaleźć na scenie. No, cały czas któryś z nich gdzieś musi wychodzić. Te zdjęcia wyraźnie pokazują. O, tu jest Goryś na przykład. On gra i nie ma nikogo. Nie wiem, dla kogo gra, jak wygląda sekcja, ale gdybyście Państwo mieli ochotę naprawdę zapoznać się z zespołem, tak, żeby poznać ich od środka. Oni naprawdę nie mają żadnych oporów i niczego nie ukrywają. Proponuję Państwu wejście na stronę Rebelianci na Facebooku, kliknięcie sobie takiej podstrony, gdzie są zdjęcia, i tam można zobaczyć, jak bardzo są to ludzcy muzycy. Wchłaniają dokładnie to samo, co 90% społeczeństwa. Tutaj nawet są takie zdjęcia, gdzie z telefonu komórkowego na przykład, gdzie jeden śpiewa, a drugi mu mówi, co ma śpiewać. Tak to mniej więcej wygląda na tej stronie. A i są zdjęcia młodego Pauzy, jak jeszcze był w innym stanie. Ale to wszystko można zobaczyć na waszej stronie. W stanie Nowy Jork. Właśnie, a kiedy planujecie się przerzucić na chwilę za ocean, żeby tam pograć? Bo jak was znam, to mogą być 2-3 tygodnie i podejmiecie taką decyzję, frust tego kędzierzyna. Czy decyzja już jest dawno podjęta, bo tak naprawdę 3 lata temu ku naszej uciesze dostaliśmy zaproszenie od... Oby tylko nie kolidowało bezpośrednio z Eurowizją. Oczywiście. Od jednego z organizatorów koncertów w Stanach Zjednoczonych. Tak naprawdę cały czas nad tym pracujemy. To nie jest niestety prosta sprawa z tym, aby zorganizować tam koncerty, bo grać tak naprawdę można tam wszędzie, bo i w klubach na każdym kroku jest taka możliwość. Natomiast no, to jest dość poważne logistyczne przedsięwzięcie, natomiast mamy kontakt już dość poważny, tak naprawdę uzyskany zaraz po ostatniej niedzieli, czyli po nagraniu tej naszej epki Undeterred. I szykuje się dość ciekawy temat, tym razem niestety, a może istety, z amerykańskim organizatorem koncertów, bo zainteresował się tą anglojęzyczną wersją płyty i myślę, że jeśli uda się, to coś z tego może wyniknąć. Natomiast, wiesz, tak jak mówisz tutaj na tych zdjęciach, my się po prostu bardzo dobrze czujemy we własnym gronie i to jest podstawa. Chyba to, co nas odróżnia tak od innych zespołów, jest to, że no po prostu nie mamy takiej spinki, jakiegoś takiego strasznego ciśnienia, bo każdy z nas zdaje sobie też sprawę z tego, że Led Zeppelin już nie będziemy, tak? Natomiast... Wiekowo jest okej. Wiekowo jest okej, tak? Wszyscy po 18. Natomiast wszyscy po 18. Największą radością, jaka by chyba nas spotkała, to by było to, gdybyśmy mogli tak naprawdę tylko i wyłącznie z tego się utrzymywać i codziennie rano o 10 spotykać się w próbowni, mm-hmm. i
i po prostu robić muzykę. Tak? Czyli jeżeli zaczniecie wylewać fundamenty pod studio nagrań, to znaczy, że jesteście już na dobrej drodze. Najpierw samolot. Do mnie tu, do Opola? Samolotem no później? Jasne. No pewnie. Z Kanady jak? A nie, no sorry, zagalopowałem się, to jak z Kanady. No pewnie, że tak. A poza tym Kentucky już dobrze brzmi. Taka potoczna nazwa. Gramy kolejny utwór. Czas nam ucieka, a ja bym chciał was zagrać jak najwięcej. Mam dla państwa informację, że dostanę również materiał ten anglojęzyczny, który został nagrany kilka dni temu, w ubiegłym tygodniu tak naprawdę, w niedzielę panowie opuścili mury studia nagraniowego. No cóż, będziemy was grać. Cóż teraz będzie? Może ja zapowiem. A bardzo cię proszę. Z tego co pamiętam, to będzie Domek. Chyba nasz ulubiony, niekoniecznie może... Często jest tak, że każdy zespół ma swój ulubiony kawałek, pomimo, że może nie jest tak ogólnie w pierwszej kolejności lubiany przez innych. Chyba tak mi się wydaje, że mogę tak powiedzieć, że jest to taki nasz właśnie ulubiony utwór Dom. Ja go lubię. Dość inny od innych i taki. Ale gościnny. Gościnny dom. Jednakowoż gościnny. Kolejna premiera w pierwszej godzinie. Rebelianci i Dom. Oh,
Rebelianci. Kolejna premiera za nami. Michał, tu przygotowuję sobie taką erratę dwuminutową, żeby opowiedzieć, bo tak naprawdę ci dżentelmeni, którzy są tutaj ze mną, to jest ten trzon, który widać na scenie. Bez harmonikarza, jak sami żeście zauważyli, ale bez tej całej otoczki, która was wspiera, bez ludzi technicznych, bez ludzi, którzy was wożą, bo muszą wozić i lubią, z tego co słyszałem, to ten zespół tak by nie wyglądał. Ja tylko tu ci pozwolę na to moje pytanie odpowiedzieć, a chciałbym ci zadać takie bardzo skomplikowane pytanie. Ładna pogoda. Tak, pogoda jest. Jest. My, tak. Już wiemy, my już wiemy, o co chodzi. Michał nam opowie. Rzeczywiście są niektórzy narratorzy tacy. Tak, rzeczywiście, gdyby nie to, że wspiera nas masa tak naprawdę ludzi, no w naszym składzie oprócz sześciu muzyków jest jeszcze Waldek Kolasa, który jest naszym kierowcą, fotografem, prowadzi sklepik, robi nam obiady, zanosi nas do pokoju. Czyli panowie, on wymienia nazwisko, a my robimy pozdrawiamy. Tak, jest nasz kochany Michaś Kołodziej, który jest technicznym. Pozdrawiamy. No i tak chciałbym przede wszystkim jeszcze parę zdań powiedzieć tak naprawdę odnośnie płyty, której by tak naprawdę nie było, albo byłaby jeszcze niestety w jakimś tam stanie niezakończonym, gdyby nie wsparcie finansowe, bo takie jest potrzebne przy produkcji płyty. I tutaj serdeczne pozdrowienia i podziękowania dla starostwa krapkowickiego, dla gminy Krapkowice, dla miasta Kędzierzyn. Pozdrawiamy! Dziękujemy, teraz miało być. Dziękujemy. Tak. Dziękujemy. A podziękujecie, jak już wszystko będzie skończone. Tak, miasto Kędzierzyn-Koźle, no i firmy, nasi przyjaciele Grzesiu Sadowski, Adam Kryger. Tutaj, ściskamy! Tak. Także masa ludzi, którzy się do tego przyłożyli. Jeff Schiffman, który nadzorował całe nagranie angielskiej wersji płyty. Tomek Jarmukiewicz za teksty. Mirek Bochenek za teksty. Paweł Gabłoński za teksty. Także Tomek Jarmukiewicz. Dobrze było. No i oczywiście naprawdę serdeczne wielkie podziękowania za to, że na płycie zagrał Robert Chojnacki, znakomity saksofonista polski z zespołu Demono. Jasiu Bożucki, wielkie podziękowania. W siedmiu utworach zagrał na Hammondzie. Sebastian Riedel, który z nami zaśpiewał. No, masa ludzi. Działo się działo. Moimi gośćmi dzisiaj byli Rebelianci. Panowie, szybciutko przedstawiamy się. Jarek Hermanowicz. Dariusz Gorczyński. Grzegorz Woźniak. Bodzie Chojnowski. Michał Borowiec. I Bobesz Mróz. Bodzio Mróz. Którego nie ma, ale też bardzo serdecznie go pozdrawiamy ściskami. Dziękujemy. Panowie, ściskamy, będę was obserwował. Wzięliście się w ciągu 5 lat z popiołów, jak Feniks ponieśli do góry. Fantastyczna muzyka. Taka muzyka powinna brzmieć w Radiu Opole.